No w innych miastach nic mi nie pokazano. Ulice zamiecione, porządek. Znam dobrze kilka przystojnych aktorek. Wielu miało chrapkę. Dam im wszystkim szkołę. Dostawiam się do jego żony i córki. Niechby połowa z tego, co mówił, była prawdą. I wiadomo, kobiety. Tego nie przewidziałem. Brać czy nie brać? No bardzo lubię przyjemne towarzystwo. Brunetki? Blondynki? Odoria włazi. Niebezpieczna rzecz. Ptak? Lepiej będzie, gdy siądziemy blisko. Ale po co? Życie czy śmierć? Dajcie mi córkę. Z moją córką? Proszę o rękę córki. Taki się durce mnie zrobił. Bardzo bogaty staruszek. Jaką sumą mam służyć? Same nowiutkie. Kiedy mamy oczekiwać? Żegnaj, kochanie moje, żegnaj, Mario. Nigdy porządnych ludzi nie widziałeś. Dobrze być generałem. Pani Anno, panno Mario. Niech da potomstwo licznej wnuków i prawnuków. I synka, takiego maluśkiego. Dziękuję, siadajcie. Lubię być generałem. Przecież ja pana każę aresztować. Kto? Pan? Ja! To jest świnowcip! Świnio miał mówi jarmułce! Gdzie to świnianoś jarmułce? Nigdy! Cebuli nie jadam! Świńskie ryje! Niech na to! Nie dość, że po całym świecie rozniesie tę historię. Tylko trupiony. Zastrzelę się! Zastrzelę! Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie?